dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy znów tutaj. I co? Jak widzicie, mamy kupę żwiru do przerzucenia, do dokończenia studnie. I chyba to na tyle, prawda? Tak. Przynajmniej jest ładna pogoda. O, proszę, wczoraj Adrian wymienił w domu uszczelkę. I dzisiaj chodzi lepiej. Proszę bardzo. Nagrywa się. No to ja tak stoję jak widły w gnoju. Dzisiaj jednak wziąłem poziomnicę i może nie patrzcie za dokładnie, ale tu się mieści w oczku, a w tą stronę jest prawie idealnie. Znaczy i tu się mieści w tych kreskach. Trochę poprawimy na tych prętach i będzie gitara. Dzisiaj jała, że w poszukiwaniu ogródku straconego czasu. I się zastanawiam, czy i zrobić update Bajorka numer 2, czy nie. Jednak. Słyszę gdzieś tu dzięcioła. Dzisiaj pewnie Stefan wylazł z nory. A tu mamy nasz kibelek, pewnie jeszcze go nie widzieliście. Ja go nie otworzę, wiecie, bo jest tak wysoko zamontowana. Tak wysoko jest zamontowana ta zasuwka, że ja do niej nie dosięgam. I zawsze muszę się prosić. Tam gdzieś Stefan tłucze. Ale go nie widzę. O, no dobra, trochę tam wlezę. To już zaczęło puszczać to drzewko, fajnie. Chociaż tyle. Bajorko chyba wysycha. To którego nie chcieliśmy. Jestem, przyuważyłam Stefulca. Tam sobie dziubię. Kaczeńce widzę rosną, nawet jest ich więcej niż ostatnio rozkwitły. Nie chcę tam podchodzić. O, ale tu pewnie jak zrobię zbliżenie. O, tutaj widać. No a tam potem w bok jeszcze więcej ich rośnie. Bardzo dużo ich tu jest. No fajnie, fajnie. No i bajorku. Z jednej strony. I tutaj jest to niechciane, które powoli mam wrażenie, że wysycha. Adrian wozi tam ziemię, która nam została po wykopie studni, bo tam nam się zbiera woda, a między tymi dwoma, tymi o tym i tym drzewem mamy rozwieszony hamak, więc fajnie by było, jakby się jednak nie zbierała. Siejesz? Sieje. A oto najpiękniejszy człowiek na świecie. Gdzie? Tu. Przede mną. Aparat przed tą stoi. Nie, ty. Co prawda, może i jest najpiękniejszy, ale wody pić nie umie. Ja to wszystko wytnę. Nie. Wytnę to wszystko. Nie możesz. Czemu? Ostatnio mówiłeś, że nie wycinasz, jak ja gadam. No, ale obgadujesz mnie teraz. Ale jesteś przy tym, to nie jest obgadywanie. No to wyzywasz. Nie wyzywam, bo to są komplementy. Wyzywasz mnie przed milionami słuchaczy. Nie. Teraz następuje wysiew po drugiej stronie. Najpiękniejszy człowiek na świecie wysypuje trawę. Ale se ci się wkręciłeś.
To już wolę, jak mi od dziadów wyzywasz. Z czego się śmiejesz, patafianie? I dlaczego akurat ze mnie? Teraz jest rozkładana geowuklina, było robione kółko, które oczywiście widzicie, prawda? Trochę się tu sprzeczaliśmy. Ale takie jest życie właśnie. Nagrywasz dalej? Tak, idę sobie wlać wody, bo z tobą się nie da pracować. Też chcesz? Nie. A co będzie, jak ci powiem, żebyśmy to jeszcze raz zrobili? Nie wyczynię. Ale teraz ty będziesz chodził dookoła. Bo ja tu położę tą włókninę i na niej odrysujemy. Kurwa, nie mogłeś wcześniej tego wymyślić. I ją dotniemy i będzie git. Ja pierdolę. Przed chwilą była awantura o to, że krzywo jest kółko, a teraz rozłoży na to geowuklinę i jeszcze raz trzeba będzie odrysowywać kółko. Czymcie mnie, bo nie wyczymię tu. No bo tu nie ma kierownika budowy, no. I potem tak jest. Kierownik jest, tylko chujowy, no. No ale to ty jesteś kierownikiem. Nie, ty. Ty się trzymasz pod boczki, to ty jesteś kierownikiem. Ja jestem robolem, ja tylko zapierdzałem. Zesrał się goły na róg stodoły. Nie, nagrywaj tej patologii. Wokół studni już zrobione. I trawa posiana. A teraz będziemy jeść. Moje dzisiejsze stanowisko. Co tam robisz, Bobrze? Ścielę ci posłanko. Dobrze, że nie będę musiała w błocie spać. Dziękuję. Proszę, nasianku, cieplutko, wygodnie. To w dzisiejszym odcinku to wszystko. Widzimy się. Nie wiem kiedy. Za jakoś tam kilka dni. Tak, trzymajcie się. Korzystajcie ze słoneczka. Do widzenia.